Żeby cieszyć się dobrym smartfonem, nie trzeba wcale wydawać na niego majątku. Od dawna twierdzę, że za 2000 zł można śmiało kupić dobre, sprawnie działające urządzenie z niezłymi aparatami. Dawno nie było na naszym kanale zestawienia smartfonów do 2000 zł. Przyjmijmy więc, że mamy właśnie takie pieniądze i obracamy się pośród smartfonów kosztujących od 1500 do 2000 zł i wybieramy te najlepsze. Gotowi? No to jedziemy. Huawei P30. To od samego początku był bardzo udany smartfon, który mimo upływu lat, ale w związku z obniżkami cen, zyskał dodatkowo na atrakcyjności i spokojnie kupicie go za mniej niż 2000 zł. Warto tu nadmienić, że pojawił się na rynku przed amerykańskim banem, więc ma normalny dostęp do usług i aplikacji Google. Huawei P30 to świetne aparaty, szczególnie w nocy, nawet dziś, mimo upływu czasu od jego premiery. 6 GB pamięci RAM, wciąż wydajny autorski procesor Kirin 980, do tego bardzo dobry ekran OLED o przekątnej 6,1 cala. Moim zdaniem to wciąż bardzo dobry smartfon, którego aktualnie kupicie za właśnie 2000 zł i naprawdę warto rozważyć właśnie to urządzenie. iPhone SE 2020. Można mieć nowego iPhone'a za mniej niż 2000 zł, trzeba tylko zdawać sobie sprawę z kilku kompromisów. Pierwszym jest bez wątpienia krótki czas działania iPhone'a SE 2020 na jednym ładowaniu. Drugi można w sumie uznać za plus, bo smartfon wygląda jak klasyczne iPhone'y sprzed lat, ma Touch ID oraz ikoniczne wręcz grube ramki nad i pod ekranem. Poza tym to jednak ultra wydajny smartfon z procesorem znanym z iPhone'a 11. Aparaty może nie są tak dobre, jak właśnie w iPhone'ie 11, ale to w tej półce cenowej wciąż jedna z lepszych propozycji. No i bardzo trudno znaleźć na rynku smartfona w tak kompaktowym rozmiarze. No i właśnie połączenie tych cech sprawiło, że iPhone SE 2020 cieszył się zaraz po premierze bardzo dużą popularnością. Tak dużą, że w sklepach ciężko było go kupić. W sumie sam byłem u jednego z resellerów i widziałem kolejkę osób ustawiających się po iPhone'a SE 2020 i sprzedawcę, który mówił: no sorry, ale musicie się wpisać na listę, bo tych smartfonów nie ma. Sprzęt już trochę potaniał i w sklepach widziałem go za około 2100 zł, ale myślę, że jeśli poszukacie, to zmieścicie się też właśnie w budżecie 2000 zł. Xiaomi Mi 10 Lite. Za 2000 zł kupicie też bogatszą, bo wyposażoną w 128 GB pamięci na dane odsłonę Xiaomi Mi 10 Lite, a jeszcze kilkaset złotych zostanie w kieszeni. To smartfon dla amatorów 5G, którzy już teraz chcą wejść w świat raczkującej szybszej transmisji danych. Ale poza tym to naprawdę udany smartfon, nie wiem czy nie najbardziej udany z całego aktualnego portfolio oznaczonego Mi. Dobry, duży ekran AMOLED 6,57 cala, aparaty robią niezłe zdjęcia, choć oczywiście mogłyby być nieco lepsze, telefon bardzo długo trzyma na jednym ładowaniu. Solidny smartfon, którego kupicie aktualnie za około 1800 zł. Jeśli chcecie jeszcze bardziej przeoszczędzić i zmieścić się w budżecie 1300 zł, więc naprawdę dużo taniej, no to możecie też wybrać wersję z 64 GB pamięci na dane. Tak czy inaczej, to będzie naprawdę dobry wybór za rozsądne pieniądze. OnePlus Nord. Wokół OnePlusa Nord było przed premierą sporo zamieszania i dużo osób twierdziło, że dostaniemy niedrogiego zabójcę flagowców. No, sprzęt żadnego flagowca nie zabił, ale to bardzo rozsądne i udane urządzenie kosztujące niecałe 2000 zł. Wydajny Snapdragon 765G w połączeniu z lekką nakładką systemową i bardzo dobrą, jak to u OnePlusa, optymalizacją oprogramowania, to więcej niż większość z nas potrzebuje. Do tego świetny ekran z odświeżaniem na poziomie 90 Hz, szybkie ładowanie, niezłe aparaty, sporo RAMu, nawet jak na tę tańszą wersję. OnePlus Nord w tej słabszej wersji z 8 GB pamięci RAM kupicie aktualnie za 1999 zł. Samsung Galaxy A71. Niektórzy twierdzą, że w tej półce cenowej nie warto inwestować w Samsunga. Ja się akurat nie zgadzam, bo Galaxy A71 to udane urządzenie, które rozsądnie wyceniono. W zasadzie jedyne, co można temu telefonowi zarzucić, to mógłby mieć nieco mocniejsze podzespoły i trochę więcej RAMu. Nie znaczy to oczywiście, że sprzęt działa źle, wręcz przeciwnie. Ma do tego kapitalny ekran Super AMOLED, dużą pojemność baterii, jak zwykle u Samsunga bardzo solidne aparaty robiące bardzo dobre zdjęcia. Samsung Galaxy A71 to solidny smartfon, którego wyceniono na 1999 zł. Ale aktualnie też możecie go kupić taniej, tylko musicie przypolować na jakieś promocje, co oczywiście polecam, bo zawsze warto coś zaoszczędzić. Jak więc widzicie, za 2000 zł można kupić naprawdę udany smartfon z fajnymi funkcjami, nowoczesnym wyglądem i nie trzeba wcale wydawać 4-5 tysięcy złotych na flagowca. Duża część technologii znana z tych najdroższych modeli w pewnym momencie schodzi do niższych półek cenowych.
Więc tak naprawdę nawet jeżeli chcecie być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami w smartfonach, to prędzej czy później znajdziecie je właśnie w takich smartfonach za 2000 zł. Ale też myślę, że naprawdę duża część użytkowników nie będzie w stanie wykorzystać w 100% możliwości tych telefonów właśnie za 2000 zł, więc no, umówmy się, po co przepłacać. Na pewno w tej półce cenowej do tej kwoty Wy też macie swoje typy, no bo tutaj wymieniłem tylko 5, a tych smartfonów jest więcej, więc śmiało zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się Waszymi opiniami na temat tej półki cenowej i co Wy byście wybrali. Trzeba też oczywiście pamiętać o rynku wtórnym, no bo tak jest, że niektórzy dość szybko sprzedają swoje smartfony w bardzo dobrym stanie, że tak praktycznie nie widać, że był używany, a można dzięki temu kupić również flagowce dużo taniej. No i też trzeba pamiętać, że jeśli dołożycie kilka stówek, to też ta półka się poszerza i tych smartfonów jest jeszcze więcej. I czasami może się okazać, że 200-300 zł więcej dodane do budżetu sprawi, że kupicie jeszcze lepszy smartfon. No więc tak naprawdę nie jest wcale łatwo kupić dobrego smartfona, ale myślę, że z takim zestawieniem to będzie po prostu dużo prostsze. Jeśli też tak uważacie i ten materiał był przydatny, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!